Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku z Grand Theft Auto Online zajmujemy się challenge'em od osoby szczycącej silnikiem Ktast Ballast i przez cały odcinek mam poruszać się pieszo, więc szykujcie się na grube błądzenie tutaj w pobliżu, bo no, nie wiem ile wytrzyma mój kciuk ciągłego naparzenia w zielony przycisk na padzie, byleby się tylko gdzieś dostać troszeczkę delikatnie szybciej. No już bym tutaj zwijał samochód, kurde. Ale dobra, moment. Podobno w Amination są jakieś bronie, to tam się przebiegnijmy. Ale tam jest jeszcze najlepsze to, że w tym challenge'u jest jeszcze zaznaczone, że to ma być cały odcinek i minimum 25 minut. To nie wiem, czy ja jestem w stanie zabiec w takim czasie. Nie wiem, może chociaż na lotnisko, ale nie, no poruszać się pieszo, to po co na lotnisko miałbym biec? Kurde. Nie no, odwiedzimy sobie sklep z ciuszkami, tutaj Amination, tak, pobiegamy sobie dookoła. Hardkorowy challenge. No dobra, coś nowego dla mnie, ewentualnie. Uchwyt. Czemu nie? Pistolecik już mam. Co by tu jeszcze można kupić? Ej, wiem. Może amunicję. Chociażby do karabinku, co ty na to? Masz grube zero. Bang, 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 bang. O! No nie, no tutaj latają przecież jak cholera te naboje, więc nie. 2000 muszą być. Minimum. No dobra. To skoro już mamy zabaweczkę uzupełnioną, to teraz fajnie by było też. O! To będę musiał się albo odturlać szybko, tylko właśnie. Teraz trzeba jeszcze zwrócić uwagę. Którym przyciskiem? Dobra, spoko. Obczajone. No to teraz sobie mogę obrać rzeczywiście cel na jakiś sklep z ciuszkami. Jest na szczęście nie aż tak znowu daleko. Ale muszę przebiec przez most, tak? Czyli najgorszą lokację dla zwykłego pieszego. Nie ma się za czym schować praktycznie. Ewentualnie mogę skakać z mostu gdzieś na glebę, ale to już grubo awaryjnie. Ale też trzeba pamiętać, że przypadkiem odruchowo nie wsiąść do jakiegoś samochodu, bo challenge zostanie wtedy sfejlowany. No oj, już kciuk? Już jest pewien dyskomfort na samym czubeczku kciuka. Trzeba będzie zacząć paznokciem napieprzać. Ryzykując rysę na zielonym przycisku na padzie. A to jest jeden z najczęściej używanych, jeżeli najczęściej właśnie. No oprócz prawego spustu. Bo nie znam chyba gry, której się zupełnie go nie używa. No. O nie, moment, już myślę, chciałem powiedzieć, że Mortal Kombat, ale tam też coś jest. Pewnie blok, którego ja w ogóle nigdy nie używam. Nie no, staram się jedno grube combo pociągnąć do samego końca i parę ciosów specjalnych. No a na końcu zrozumiałem, no fatality. Przynajmniej się staram, bo niektóre są naprawdę ciężkie do wykonania, zwłaszcza te, które trzeba wykonać w powietrzu. A krzyżak na padzie do Xboxa no nie jest najlepszy, no to nie jest arcade stick. Wolałbym to robić na automacie. No ale właśnie, widzieliście? Już biegłem w stronę samochodów. Już chciałem sobie ładnie żółty wcisnąć, wsiąść. Nie. No, trzeba o tym pamiętać, nawet kiedy się grubo rozgadam. Teraz tak, moment. Czy mi się wydawało? Tak, wydawało mi się tylko. Nie, myślałem, że gracz jest jedno skrzyżowanie dosłownie dalej. Czyli musiałbym być podwójnie ostrożny. Ale nie. No to dreptamy sobie. Tup. Do celu. Tylko moment, stop. Ile mam pieniędzy? Dobra, na coś wystarczy. No może nie kupię najdroższych gangów żadnych, ale... No, chociażby te papcie będę mógł zmienić, które mi już przeszkadzają od jakiegoś czasu. Te żółte paski. A poza tym Adidasy do garnituru. No, kto to widział, nie? Nie, naprawdę wygląda całkiem zacnie. Można z niego Punishera zrobić. Tylko kurczę, czy on się sam karze częściej przypadkiem niż innych graczy? Bądź jest wejście do Robinko. A, sorry. Bam, dzień dobry. Nie, topy nie. Widzę stoisko z butami. Tutaj szukam swoich rzeczy. Putę z cholewą. No. Płócienne, nie. Skejtowskie trapki, buty. Klapki? Jakieś nowe... Ej, są nowe klapki. Kwieciste szare japonki. Okej. Proszę, wyłobibok. Ej, kurczę, to jest ładnie. Dopiero teraz zabrnęłem
w sekcję z klapkami najwidoczniej, bo plażowy obibok to był pierwszy dodatek. Znaczy update. A moment, tutaj co? Oliwkowe? A nie, te już są płatne. No dobra, zresztą po co mi to? Dobiegania sportowe, no eleganckie, pewnie, że eleganckie. Elegancja przede wszystkim. No są czerwone. No ewentualnie czarne. Albo takie szarawe, do koszuli by pasowały. Moment. No te są aż zbyt czarne. Ale zresztą już je miałem kiedyś na nogach najwidoczniej. No dobra, trudno. A może takie a la Michael Jackson? On w taki zasuwał często gęsto. Za życia. I będąc czarnym i już później będąc białym. A, bielactwo nabyte. Ludzie myślą, że on sobie poszedł w skórę. Wybielić, ale nie, to była choroba. Przynajmniej z tego, co widziałem. Już było widać, że na początku zaczął rękawiczki nosić, bo na początku białe plamy mu się na dłoniach pojawiły. A później reszta ciała, no jak już był kompletnie murzynym albinosem, to sobie poszedł na operację plastyczną i zmienił nos. A później z South Parku mieli bekę, że mu ten nos odpadał cały czas. Ej, you're ignorant! Nie, dobra, sorry, papcie. No dobra, już nie będą. Dobra. No ale skoro już. Ile minęło odcinka? 6 minut. No, to jeszcze przed nami 19. Takiego biegania na pieszo, to ej, może kogoś rozwalmy. Ale momencik, może gracze najlepiej, bo tak to pieszych jakoś nie lubię strzelać ostatnio. Przecież to zwykłe poligony. Co oni tutaj robią? No, ten sobie siedzi na przykład. Tak ktoś z kimś konwersuje. Pani pali papierosa. Smoking kills! No, ale dobra, żul. Podniósł się, ale nie, ucieka. Twardy zawodnik. Może teraz zacznie. Jak zobaczę, że go delikatnie śledzę, skradając się. Dobra, już truchcik, no to za nim! Come on. Ej, jeżeli chcesz ocalić życie, to musisz być troszeczkę szybszy. Nie, serio, zaraz cię po prostu walnę. A ta pani za niezwracanie uwagi na sytuację. Ludzie uciekają, a ta... idzie ze skawką ze Starbucksa zapewne. W ogóle się nic nie przejmuje, dobra. O, ten już wie, że jestem bardzo agresywny. I to bezpośrednio w stosunku do niego. Już jest pełen sprint, okej. Okay. Mam się z kim gonić. Come on, chodź. Ej, moment. Czy tam jest przypadkiem może ktoś po drugiej stronie? Okej. Okay. Podejdźmy bliżej. Przywitajmy się. A nie, on jest w samochodzie. Kurde. Ej, no czemu pieszych? Tu. No, to co jest grane z auto-aimem? O, dobra. Nie wiem, czy on sobie przysnął. Ej, a może on wykonywał challenge, że będzie jeździł przepisowo. To, co ja odrzucam skrupulatnie już od jakiegoś czasu, cały czas. Ale nie, moment, nawet nie ma świateł. O nie. Ej! Ehe? To był twój boyfriend, czy co? Tak kurczę, za bardzo. Ej, tutaj się, coś tam, kurde. Piechol, come on. No powinienem je już dorwać teraz. No właśnie. Sprowadził mnie do parteru. Jak? Dinal Bertegin? No dobra, to umówmy się, że będziemy na niego mówić koleś. Po prostu koleś. Gdzie koleś jest? Tam daleko, okej. Okay. Kolo! A tam pewnie. Sądząc po torze jazdy. Aha, dokładnie. I policja też go ściga. Wszystko się zgadza. To był chyba dobrze wysnuty wniosek. Okej, okay, dobra, ale... O, już bym chciał do samochodu wsiąść, nawet do tego padła i tam pojechać, ale nie, nie mogę. Więc co, no trzeba chyba znaleźć kolejną osobę na chodniku, w którą mogę się pozaczepiać. Moment, teraz trzeba bardziej być selektywnym w doborze ofiar. Ej, cofnął się po mnie. A jednak trzeba pamiętać, żeby patrzeć cały czas na radar, a nie tylko obserwować przechodniów. Zwłaszcza grając online. Dobra. Gdzie on jest teraz? Czy odjechał na dobre? Ej, moment, tam jest trójka graczy. Może nawet zdążę na niej dobiec przed końcem odcinka. W moich nowych papciach. Wow. Nie, poza tym serio, ten czerwony strój trzeba będzie też chyba zmienić już na jakiś bardziej wtapiający się w tło, no bo wybaczcie, ale ja lubię być mylony ze zwykłymi przechodniami, bo ludzie zwykłych przechodniów czasami zostawiają w spokoju, a ja wtedy mogę wyciągnąć karabin
i strzelać jako pierwszy, a tak, no ej, nikt nie chodzi w czerwonym gangu i w masce. W sumie już sama maska mnie zdradza, no ale wiecie, o co mi chodzi, z daleka maski nie widać, po prostu. A strój tak, zwłaszcza taki czerwony, wyróżniający się. Jak chihuahua? Hot dog. I to logo. Niczego nieświadomy pies między bułkami. Aha, dobra. Ej, open? Napis kłamie, za cholerę. Aha, niestety. No dobra, dobra. Gdzieś tutaj podobno mieli być. W pobliżu. Ej, jest tam po drugiej stronie, okej? Okay? Dobra, a wejdźmy tu. Może jakoś z dachu na dach się uda przeskoczyć. No nie, no już myślałem, że na tym się skończy moja podróż w górę. Ej, zapomniałem Cynthia Harrell puścić. Snake Eater. Ach. Co, Ron, chcesz mi dać reprymendę za to? How have you been? Listen, give us a call at TPI if you want to keep yourself busy. Ej, no w sumie. A nie, bo tam możliwe, że będzie jakiś teren do przejechania i będę musiał wsiąść do samochodu w misji od Rona i nie. Ej, moment. Tutaj się jeszcze wyżej da wejść. Ej, to może ci jakieś skoki ze spadochronem i to nie wcale takie zaserwowane przez specjalny tryb. Momencik. Ej, tak wysoko jeszcze nie byłem. Ej, to jest bardzo długa drabina, więc... No kurde, teraz już musiała wejść, to nie ma opcji, że nie. Okej, jeszcze wyżej. Okej, dobra, spoko. Mówię, w ogóle co to jest? Jak? Jak? Nie widzę. Hukan Palace. Okej, dobra, no wcale na pałac mi to nie wyglądało. No ale jaki stąd mamy widok? Całkiem dobry. Ej, okej. A jak tam z lunetą w mojej snajpie? W ogóle jesteś w pobliżu? Tam właśnie. Właśnie gdzieś tam. Ktoś. Gdzieś. Tam. O kurde. Momencik, żebym ja musiał oddalać radar. A nie, to kurczę, on jest jeszcze... Tam, za budynkiem. Ej, ale jesteśmy już bliżej niż dźwig. To, ej, wiecie co zrobimy? No to faktycznie, spadochron. No właśnie nie wiem, jestem pewien, czy ja bym wyskoczył, czy nagle by się pojawi na moich plecach, czy nie. Jak? A, pokazuję tylko. No to dobra, ja mam nadzieję, że jak już tutaj wejdę i zeskoczę, to spadochron się otworzy. Ale moment, trzeba też wybrać miejsce, gdzie chciałbym wylądować. Tak skakać bez celu, to w sumie po co tutaj właziłem? No właśnie, tu bym wyskoczył i daleko bym na pewno zaleciał. Nie, chyba będę musiał z tamtej strony. No, ale jest budynek Maze Banku, bo tutaj widać tam ten wyskok na dole. Sobie miałem rowerem wylecieć, ale nie da się przetransportować roweru na górę. Przynajmniej nie w pojedynkę. I z Tytanem też są problemy, a ogólnie wszystko mi na złość, nie? No albo też w sumie wam, autorom challenge'y. Ale dobra, no to chyba to będzie najlepsze miejsce, gdzie mogę skoczyć. Dobra, uwaga, jest spadochron. No jest Aha, pięknie. Po prostu postanowił, że nie. Fuck life i w ogóle, nie? No nie, po co wyciągać spadochron, żeby ratować życie? No po co? Po co? Teraz rage! Nie, taka... To ma buła jak z treningu bokserskiego, a gościu się tak zajuszył, nie? Ej, moment. Wszyscy od razu w cholerę się uciekli? Nie, pan sweterku. I pod krawatem. Rudy? Nie, nic nie mam do rudych. Tak naprawdę. Tutaj mam bekę, zwłaszcza po tym, jak w South Parku był odcinek cały o rudych, że rudzi nie mają duszy. Tak bezczelny! Ale mam nadzieję, że rudzi mają do siebie dystans. Nie! O! Dobra, stop, nie ruszyłem się. Wysiadamy. Było blisko, ale nie, challenge cały czas trwa. Cały czas trwa. No widzicie, to jest to, ja sobie przypominam właśnie, przypominałem w głowie jeden z najbardziej ulubionych odcinków South Parku. I tutaj tak mózg szedł na inne zupełnie tory. Ej, no ale czemu pieszych?
Why the fuck? No to? Nie. Który z nich? Tamten? Tej, to gdzie on jest? Na palmie? Nie, ale tak serio. Serio, serio. Co jest grane? Co jest 5? Powinniśmy teraz, jeżeli nie prowadzić bardzo osobistą rozmowę, to coś innego możliwe. Bo byłeś we mnie, albo ja byłem w tobie. Nie, ale zniknął. Ty bez żadnego powiadomienia? Co jest? Nikt się nie chce bawić z kolesiem, który śmiga pieszo. Tacy rasiści. Nie, no przecież rasista to jest osoba, która jest uprzedzona do konkretnych ras. No to nie wiem. Co to jest co? Antydrepcedesista? No kurde, nie wiem. Papcioseptyk? Kurde, czy co? Nie no. Momencik. To, że muszę się poruszać pieszo, to nie znaczy wcale, że nie mogę się udać do Los Santos Customs. Bo tam jest właśnie jakiś kolo. I to czy przypadkiem to nie jest moje Los Santos Customs koło mojego garażu? Ej, ale wiecie co, tutaj po drodze jest jakiś sklep. Też przy okazji jakiś gracz tam się porusza, więc jeżeli nawet nie zmienimy stroju Superlamy na jakiś bardziej wtapiający się w otoczenie, to może jakiś gracz do nas podjedzie i będę miał okazję, żeby sobie postrzelać. No ale uwaga, odcinek trwa już 17 minut, prawie. Przynajmniej na liczniku z Elgato. W waszym wypadku trzeba dodać jeszcze intro i kilka delikatnych cięć, bo wycinam loadingi. To znaczy czarne ekrany po prostu. Ej, inaczej. Mógłbym gadać przez w trakcie czarnego ekranu, z tym nie ma problemu, ale po co? Jak można wycinać i wtedy stwarzać wrażenie, że gra szybciej się wczytuje. Ups. Toro, motherfucka. Co jest z moim namierzaniem? Trzeba to szybko zmienić. Ej, nie będę miał okazji, bo policjanci strzelają, ale do nich mogę strzelać z auto-aimem pierwszorzędnie. I do przechodniów również. Dobra, szkoda, że taka draka zdarzyła się tuż przed wejściem do sklepu z ciuszkami. Ale moment. Szybko to trzeba zmienić. Celowanie... do przyjaciół standardowe. Bo nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że... gra odbiera przyjaciół... też wszystkich innych graczy jako przyjaciół. Nie wiedzieć czemu. Na przykład patrzcie to, no nie mogę. Po prostu cannot namierzyć tego gościa, ale headshotiki sprzedawać jak najbardziej ręcznie potrafię, tylko po prostu trzeba mi powiedzieć, że będę musiał ręcznie celować, ale nie będzie auto-aima. To wtedy będę gotowy po prostu, bo tak to od razu kciuk idzie w górę, żeby tylko na główkę przejechać, bo auto-aim mierzy w klatkę piersiową zazwyczaj. Zazwyczaj. Ej, kolejna drabina. No dzisiaj... ej, wysoka? Nie, dobra. Już starczy tego z tej gitary. Dobra. Czy tutaj jestem w stanie schować się przed policją? Trzy gwiazdki, w sumie. A, super. 29 ranga. Jak widać nowy emblemat ekipy. Przynajmniej jego miniatureczkę, taką małą. Ale na stronie Social Clubu każdy może zobaczyć, jaki aktualnie jest. Ale inaczej, ma tendencję do zmian. To jest emblemat bardzo dynamiczny. Ale nie, wiecie, to serio, muszę sprawdzić, co jest z tymi spadochronami, bo wtedy nie mogłem go nawet założyć na plecy, żeby był tylko widoczny. I też nie otworzył się po prostu w trakcie lotu i to mnie martwi, bo ja lubię po prostu wiedzieć, że mogę sobie pozwolić na zeskok z wysoka, bo wiem, że spadochron mnie uratuje. A szyby da się rozwalić? A przebić? Nie. To nie Batman Arkham City, żeby takie rzeczy się działy, czy każda inna gra, gdzie jest przebijalna szyba. No nie! No kurde. Nie, ale z tego co widzę, to ludzie naprawdę częściej wolą popełnić samobójstwo, niż uciec z policji. To jest, kurde, dziwne, no jak, ej, no serio, ja rozumiem, że to jest gra i tu można, no, ale ej. Tutaj chodzi o to, żeby umieć uciekać, a nie umieć się zabijać, no bo co to za problem, przepraszam bardzo. Nie, no ja ostatnio to zrobiłem, okej, dobra, ale... ale moment. Właściwie, czy ja powinienem wtedy? Nie, dobra. Już mnie nie ścigano, to mogę sobie zejść do Binko. Przywieźć jakiś czarny strój. Może zginę. Nie. Wcale, ale ja bym znalazł gdzieś do ściągnięcia dźwięk łamanego kręgu słupa, to bym go tutaj wstawił. Więc jak znalazłem, to sorry, bo to pewnie jest hardkorowy dźwięk. No. Dobra, no to tak, jak? Dodatki? Dobrze widziałem? Łańcuchy? What?
Nie jest kompatybilny z moim obecnym strojem. Ej, krawaty? Czemu nie? Jak założę odpowiednie co? Odpowiednią koszulę. Nie mam odpowiedniej koszuli do... moment, jak najbardziej podobny do swojego aktualnie noszonego. Nie, no nie, zdecydowanie nie. Nie, nie. No bardziej już, ale... Nie, no nie czarna tarcza. Nie, ale dobra, niech będzie. Otóż teraz wygląda jak jakiś chłopek roztropek, naprawdę, więc zmieńmy ten strój. Choć podoba mi się kolor oczywiście, przynajmniej topów marynarki. A czemu w ogóle marynara? Moment. Dobra, ej, wiecie co, ja wam coś wymyślę tutaj. Jakby co, jest, macie 100% pewności, że będę poruszał się pieszo, no tutaj nie ma samochodu wewnątrz sklepu. Więc spoko, zobaczcie efekt końcowy moich przybieranek. Może wreszcie będzie wyglądał jak człowiek. Co nie, Super Lamo? Co nie? Co? Stoj, spójrz. Nawet, kurwa, oczy masz brzydkie. Dobra, dajcie mi momencik. Tada! Czy da się ubrać bardziej elegancko niż połączenie czerni i bieli? Kurde, buty z wężowej skóry! Snake shoes! To już buty z kobry. Część aktualizacji biznesowej. Więc chuje moje dzikie węże. Na stopach. Ej, nie, dobra. I teraz przez to, że nie wiem, ile się ubierałem tak dokładnie, co do minuty, więc nie wiem też w którym momencie będziemy mogli zakończyć tą bieganinę, uznać challenge za completed, ale jeszcze, kurde, właściwie nie wiem właśnie, muszę zobaczyć na zegarek, policzyć, oszacować, no właśnie, a szacunki przy okazji odcinków czasowych, kurde, są naprawdę niewskazane. Ale wiecie, co jest najsłabsze w tych butach, że one kosztowały prawie 2000 dolców. 1850. Ale nie, dobra. W sumie podoba mi się ten strój. Może być troszeczkę Men in Black and White shirt. Nie, no dobra. Jest jakiś gracz w pobliżu. Jest! Ale nie, no nie wiem, czy to jest ten sam, który ostatnio miał ze mną takie bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Nie, wchodzi do menu. Snajpa. Wyszedł. Albo umarł. Jedno z dwóch. Albo zniknął z radarów. Moment. Oj. Oj, to nie będzie on, to nie będzie on. Mogę zabić przypadkowo jakieś przechodnie, ale... chyba się pomyliłem. To właściwie jak Hitman też troszkę. Troszeczkę. Właściwie Hitman jaki miał krawat? Czerwony? Chyba? Nie, pamiętam. Co za przypał? Pamiętam, że był łysy i miał kot kreskowy na potylicy, czy tam w okolicach szyi. Dobra, ten samochód wygląda fajnie, ale... nie mogę go zabrać. Więc może jeszcze zabawmy się w sadystycznego mordercę seryjnego. Snajper z Los Santos. Raz. Oj. O! Dobrze, że ta pani oglądała często Dragon Balla. Widocznie Son Goku ją czegoś nauczył. Goku! I zniknęła. Mam nadzieję, że nie nauczy jej niczego więcej, że teraz z Genki Damą nie wróci taką wielką kulą złożoną z energii wszystkich mieszkańców Ziemi. Ale ja tą rączę w górę nie wyciągałem nigdy. Aż takiej mercy nie było. Przed telewizorem oglądając Dragon Balla. Będąc dzieckiem nawet. Ale okej, no to co jeszcze kogoś? Tak może z raz czy dwa. Nie, dobra, ile jest tych headshotów w stanie wymierzyć? Zanim uciekną. Ani jednego! Ej! No teraz miałem okazję na 4 pod rząd. Dobra, powiedzmy, że to był jeden. Dobra, to może z policjantami pójdzie łatwiej. Bam! Ej, no dach samochodu cię zasłonił. No teraz już powinien dostać. Ej! O, tak szybko. Pierwsza śmierć Men in Black. Completed! No, więc dobra. Ja nie wiem, tylko cieszyć się czy smucić. Taki jest problem z takim rozwiązaniem. No ale okej, tak, kończę w tym miejscu, to kolejny, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!